Halo, witajcie, to znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z RimWorld, co się nagrywa. Powinno, mam nadzieję. Dobra. Wracamy do gry, nie pamiętam co robiłem, grałem to wczoraj ostatnio i ten filmik wrzucam. Znaczy nagrywam dosłownie 10 minut przed wyjściem drugiego, więc komentarze spod drugiego odcinka jeszcze nie czytałem. Wszystkie komentarze spod pierwszego czytałem, bardzo fajnie, że tyle tych komentarzy pisaliście, że tych łap w górę tyle zostawiliście. Naprawdę mi się podoba, że wam się podoba seria. I też chciałem odpowiedzieć na pytanie, czemu nie gram na becie 1.0, bo jest beta 1.0, 0.19, 1.0, no zależy jak tam to się nazywa. Bo to jest niestabilna beta i podobno z dnia na dzień są update'y, z dnia na dzień się coś zmienia. Nie wiadomo, czy wszystko jest przetłumaczone na język polski, raczej nie. Jeszcze gorzej tak to by było z tym, jak to teraz wygląda, bo teraz też niektóre rzeczy nie są jeszcze przetłumaczone. No i mogłoby nam zbreakować save, a my tego po prostu nie chcemy. Ja planuję grać tą serię troszkę dłużej, dlatego gramy na tej stabilnej wersji beta 18, tej, którą standardowo wszyscy macie ściągniętą, jeżeli nie zmienialiście ustawień RimWorld na Steamie. No, i tak naprawdę tyle chciałem powiedzieć odnośnie tej wersji. Poza tym, gdy już wyjdzie ta wersja beta 1.0, czy ogólnie wyjdzie z bety i będzie wersja 1.0 RimWorld, to najzwyczajniej w świecie... Paskudne otoczenie, o Jezu. To najzwyczajniej w świecie... zaczniemy nową serię. A, i jedna rzecz. Wiem, że to może wszystko być naprawdę przeogromnie małe na ekranie telefonu i to może być trudne do oglądania. Zastanawiałem się, czy nie zwiększyć rozmiaru interfejsu na przykład. W tej rozdzielczości przy tym rozmiarze interfejsu gra może nie zmieścić się na ekranie. O Jezu! Na 1.25 to jest strasznie rozmyte. Ale ten interfejs byłby większy, więc... No nie wiem. Może i na tym zostanę. Tylko po to, żebyście, wiecie, żeby osoby oglądające na smartfonach i jakichś mniejszych tabletach po prostu dobrze wszystko widziały i były w stanie wszystko ładnie przeczytać. Co prawda teraz to wszystko jest delikatnie rozmyte, jak dla mnie, serio mi się wydaje, wszystko delikatnie rozmyte, ale ważne, że gra jest taka sama, ładna i wszystko widać. No nie wiem, napiszcie mi co o tym myślicie, czy jeżeli oglądacie to na smartfonach, to czy się to lepiej po prostu ogląda. No i dobra, tak naprawdę to tyle, wracamy do gry. Muszę się zająć jakimś jedzeniem, bo mamy bardzo mało jedzenia z tego co widzę. Upolowałbym parę tych łosi i łosic. To jest w ogóle naszym strzelcem, Maciek jest strzelcem. Stąd bym wziął te kamienie w ogóle. Ktoś też pisał, żebym przesunął wysypisko, żeby kolejni nie przychodzili obok ciał i tak dalej. Ale oczywiście ciała będziemy chować w grobach, więc tym się jakoś specjalnie na razie nie musimy przejmować. To wysypisko, tak naprawdę większość tutaj rzeczy, które postawiliśmy w kolonii, jest tymczasowa. Magazyn będziemy przebudowywać, rozszerzać, możliwe, że w ogóle w innym miejscu go pojawimy, bo to jest strasznie łatwy magazyn do rozburzenia i położenia na nowo. No to są tak naprawdę tylko cztery ściany z piaskowca i nic więcej. Maciek wraca już ze zdobyczą, to mi się podoba. Jedna rzecz mi się właśnie nie podoba, że tak jak te tekstury są naprawdę żadnej różnicy, wszystko pięknie wygląda, tak te po prostu czcionki wyglądają trochę gorzej, ale sądzę, że da się przeżyć. Ważne, żebyście wszystko lepiej widzieli, a mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Dobra, przetransportujmy wszystko z tych fragmentów piaskowca. Oczywiście za momencik będziemy robić nasze pierwsze sypialnie, tylko się zastanawiam. Tak, już się zastanowiłem. Chciałem powiedzieć, zastanawiam się nad tym, czy jest różnica, czy gdy zostawię na przykład taką ścianę z piaskowca, czy postawię ścianę z piaskowca. Czy to inaczej wygląda i rzeczywiście jak klikniemy sobie ustawienia danego pomieszczenia, widać, że tutaj mamy minus 2 do piękności za każdą taką niezrobioną ścianę. Ło, proste danie mi tu wyłożyłaś. Tu się tylko 10 mieści, naprawdę? O Jezu, to tu poszerzmy, tu muszą być dwa dania. Ważne, żeby wszystkie posiłki były blisko siebie, żeby nasi koloniści nie musieli latać po całej mapie. Grzesiek śpi. No i tak naprawdę bardzo dobrze. On jest naszym nocnym markiem odkopania.
Tu w ogóle zróbmy obszar domu, bo widzę, że Grażyna nie wyczyściła wszystkiego, bo tu nie było zaznaczone jako obszar domu, dopóki nie będziemy czegoś tutaj budowali albo ręcznie zaznaczymy, no to nasi koloniści nie będą tam sprzątać, nie będą tam gasić pożarów. A i nie pamiętam, czy wspomniałem, najwyżej się powtórzę, zwiększyłem wam o 10% gammę w ustawieniach OBS-a. Zauważyłem, że wieczorami potrafi być dosyć ciemno, a chciałbym, żebyście lepiej wszystko widzieli, więc ta gamma jest 10% zwiększona. Powinno być wszystko troszkę jaśniejsze. Tu nie mamy już w ogóle miejsca na tym wysypisku i kamieni nam nie przynoszą. Pisaliście też, żebym zwiększył pole uprawne. To pole uprawne oczywiście też będziemy zwiększać. Wydaje mi się, że na razie jakoś specjalnie się tym nie musimy martwić, bo po prostu na tej mapie jest naprawdę bardzo dużo zwierząt. Tutaj mamy te łosie, tam mamy martwe już bobry, tu mamy mawoły, tu kolejne łosie. Także ze zwierzętami raczej nie będzie problem, tu jakieś gazele, kozice, koziorożce, tu jakieś dziki. Dopóki mamy zwierzynę na mapie, naprawdę się w ogóle nie trzeba raczej martwić jedzeniem. Imponujące baraki, proszę bardzo, moje baraki są imponujące, to beznadziejnie, beznadziejne, że muszę się nimi dzielić. Ale chociaż są imponujące, także już jest jakiś plus. Powoli, ale do przodu lecimy. Tutaj oczywiście będziemy wszystko rozwalać, bo będziemy tutaj stawiać własną ścianę, tak żeby koloniści mieli ładną sypialnię dla siebie. To również będzie wykopane. I teraz zostaje nam tylko czekać tak naprawdę. Tu również oznaczmy to jako dom, już było oznaczone. I będziemy tutaj zaraz stawiali maszyny. Kapsuły transportowe, proszę bardzo. Wykryłeś kapsuły transportowe, które rozbiły się niedaleko. Może udać się znaleźć coś użytecznego we wraku. To są Psychoid Pekoe, nie wiem co to jest. Herbata, która po wypiciu daje lekki efekt euforii. Bardzo łatwy do produkcji, ale uwaga na uzależnienie. Czyli to raczej zostawimy. Wiem, że mógłbym to przenieść, sprzedać, ale na razie kolonistów potrzebuję tutaj w kolonii. Niech budują, niech robią różne rzeczy. Jeżeli chodzi o narkotyki, ja ich nigdy w RimWorld nie używałem. Ani tych narkotyków, które po prostu są tylko i wyłącznie stworzone po to, aby zwiększyć nastrój kolonistów. Tak samo nie używałem narkotyków, które na przykład pomagały w walce. Po prostu nie uważam, żeby się to opłacało w ogóle robić. Dobra, tu mamy ciągle temperaturę minusową. Tutaj będziemy musieli temperaturę za momencik zwiększyć. Ten grzejnik nie grzeje tutaj. A to źle. Połóżmy kratkę wentylacyjną między tymi dwoma pomieszczeniami. Czy to się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się. Wolę w razie czego jeszcze drugi raz sprawdzić. Ale mi się chce grać w to RimWorld. Jestem naprawdę zszokowany. W życiu bym nie pomyślał, że będzie mi się chciało grać i nagrywać RimWorld. Ja no miliony razy już powtarzałem, że RimWorld to jest gra, którą lubię grać, ale za którą nie przepadam, jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie. Czemu nie kopiecie? Grzesiek jest kurde górnikiem. Grzesiek teraz sobie śpi. Przez całą noc będzie dopiero kopał. Dobra, zajmijmy się produkcją. Maciek, ty jesteś beznadziejny z kopania, także zajmij się robieniem ścian. I tak naprawdę, jeżeli już miałbyś kopać, to lepiej, żebyś zamiast tego wygładzał podłogi w środku naszych przyszłych sypialni. Poza tym, moglibyśmy sobie zrobić, tak jak mówiłem wcześniej, parę sztuk łóżek. Niech Grażyna się nimi zajmie. Bo ona ma chyba wyższy poziom budowania. Siódmy, ty masz piąty, tak. Grażyna niech się zajmie budowaniem łóżek. Słaby, bardzo zły, tandetny. Zwykły, proszę bardzo, już mamy troszkę lepsze łóżko. Łóżko zwykłe to już zdecydowanie lepsze łóżko niż tandetne. I Boże Święty, jakaś dziewczynka drzemie się za oknem strasznie i mam nadzieję, że tego nie słychać. Ej, serio, trzy łosie tylko zgarnęliśmy, proszę bardzo, 500 sztuk mięsa łosia, to jest 50 posiłków, czyli jedzenie dla trzech kolonistów na 50, no jakieś 20 niecałe dni. To łóżeczko sobie już przenieśliśmy, na razie nie będę kazał kolonistom tam spać, bo to pomieszczenie, sypialnia jest okropna, no bo sami widzicie, to nie ma jeszcze
granic swoich dobrze wyznaczonych. Ale fajnie, Grzesiek już skończył kopać główną ścianę. Także tutaj to wszystko naprawmy. Te baraki, w których jak na razie się zatrzymali, będą teraz w zdecydowanie lepszym stanie. Niewielkie ryzyko załamania. Grażyna, co ci jest? Spałam pod gołym niebem? A, bo tu wykopali chyba ścianę i nie było sufitu przez momencik. To już wystarczy, żeby na cały dzień jej zwaliło humor. No nic. Grzesiek dalej kopie, to mi się podoba. Zaraz tutaj będziemy stawiali coraz to więcej ścian z piaskowca. I będziemy mieli nasze pierwsze sypialnie. Wydaje mi się, że Grzesiek to akurat ostatnia osoba, której zrobimy sypialnię. Chociaż no tak jak mówiłem, on za dnia śpi, więc wypadałoby, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Ale u Grześka jest super to, że on jest nocnym markiem i w nocy, gdy pracuje, ma non-stop plus 16 do samopoczucia. To jest przeogromny bonus, naprawdę przeogromny. Co my w ogóle badamy w tym momencie? Drzwi automatyczne, nadal tego żeśmy nie wybadali, ja ci się kręcę. Ale to dużo czasu zajmie. Zjedz sobie coś. Dalej się zajmij kopaniem. Kapsuły transportowe po raz kolejny, proszę bardzo. Ło, ile malin? 200 sztuk malin. Bardzo fajnie. I taki kawałeczek. No kawałeczek jest do przeniesienia, ale szkoda mi tych malin. Maliny są o tyle fajne, że nawet jeżeli by się nam zepsuła kuchenka elektryczna, cokolwiek by się stało, zabrakłoby nam, nie wiem, posiłków. Nasi koleniści mogą zjeść maliny i nie dostaną minusu, czy tam minusa za to, że zjedli surowe jedzenie, bo maliny są dobre do jedzenia nawet na surowo. 600 metalu mamy, troszkę mało, zdecydowanie więcej metalu chciałbym zdobyć, ale tym kopaniem metalu, no zajmiemy się później. Najgorsze jest to, że właśnie gdy robimy całą kolonię w środku góry, zdecydowanie dłużej zajmuje stworzenie tej kolonii. Naprawdę. Jak ja chciałem robić sypialnie? Wydaje mi się, że takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O! To coś tu mi się zepsuło. I nawet nie mam jak ich dobrze podzielić. A, bo tu muszę zrobić ścianę. Dobra, nieważne. Wszystko jest dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystko jest już ogarnięte. Stawiamy tutaj oczywiście drewniane drzwi. Maciuś będzie nam kopał cegły. W tym czasie Grażyna będzie robiła sypialnię. Dwie pierwsze sypialnie będziemy mieli. Szczerze mówiąc, chyba po prostu anuluję dwa łóżka i zobaczymy, którzy kolejniści jako pierwsi zajmą sobie sypialnię i tyle. Za momencik zrobimy również naszą pierwszą maszynę produkcyjną. Maszynę do szycia. Maszyna do szycia akurat w naszym klimacie się przyda, ponieważ naprawdę jest mega słabo, jeżeli chodzi o okres uprawy na tej naszej mapie, na tym naszym klimacie. Zaledwie 20 dni w roku, 20 z 60 dni jesteśmy w stanie uprawiać. Wow, to się zaraz zepsuje. A to znaczy, że ten klimat jest naprawdę chłodny. Zaraz będę chciał robić im jakieś czapeczki zimowe, coś w tym stylu, żeby nam po prostu nie zmarzli. Możemy wejść sobie w ich sprzęt, zobaczyć na przykład ich kurtkę zimową. I widzimy, że kurtka zimowa ma izolację od chłodu minus 18,8 stopnia. To jest naprawdę bardzo dużo, dzięki temu nasi kolejnici są w stanie wytrzymać przy temperaturze minus 14 stopni Celsjusza bez tak naprawdę żadnych minusów. Nie będzie im zimno, nie będą tracili zdrowia. Temperaturą jak na razie musimy się martwić tylko i wyłącznie w sypialniach, aby nie mieli tego głupiego głupiego minusa. Nie wiem, czy tu jest, chyba nie, bo zawsze teraz jest ciepło. Spałem w, nie wiem, w chłodzie albo było gorąco podczas snu. Dobra, zróbmy tutaj również kratki wentylacyjne, żeby wszędzie była temperatura około 20 stopni. No i mamy zaraz pierwszą sypialnię. Boże, to jest okropna sypialnia, no bo są te kamienie, które trzeba będzie za momencik wynieść. Ale jak je stąd wygarniemy, no to sypialnię będziemy mieli naprawdę bardzo fajną. Jezu, Grzesiek wszystkich budzi. On non stop tu przychodzi. Przerwany sen razy 4, to jest chyba maksymalne przerwanie snu. Maksymalny minus, jaki możemy osiągnąć na tym. Co ty robisz?
A, przenosisz maliny, dobrze. To mi się podoba. Słabo jest z tym, że mamy oba wyjścia z kolonii. Tak bardziej po lewej stronie. Najlepiej by było, jakby tutaj jakaś była góra na przykład, w tym miejscu. A tutaj mielibyśmy przejście. To by było super. To jest w ogóle płytka woda, po niej można się ruszać. Tu moglibyśmy sobie zrobić przejście, naprawdę. Ciekawe. Nie można tutaj nic budować, nie ma tutaj żadnej ochrony, to jest mega spowalniające. Ej, to jest naprawdę niezła miejscówka do obrony. Wyobraźcie sobie to, moglibyśmy wykopać tutaj cały ten kamień, w tym miejscu postawiać wieżyczek i przeciwnicy, którzy by przychodzili z różnych stron, musieliby przejść przez tą wodę albo bagna, żeby się zbliżyć w ogóle do tych wieżyczek, albo musieliby wybrać drogę przez pułapki. Ciekawa rzecz. Zablokowane przez sosna. Sosna nam tutaj wyrosła. Dobrze, raz na jakiś czas sprawdzam, jak ta turbina działa. Nie to, że mamy jak na razie problemy z prądem, bo żadnych problemów oczywiście nie mamy. O nie, Grażyna, przychodzi gastrofazę. Źle się czuję. No, przeciętne baraki. No, przerwany sen, mówiłem. Musimy się zająć czym prędzej tymi sypialniami. I widzę, że Graszka i Maciek to jednak będą postacie, które będą szły na pierwszy ogień. Chociaż nie. O Jezu, Maciek, ty masz bardzo niski poziom załamania. Stalowe nerwy, okej, okay, to już widzę, że Maciek zostaje tutaj w barakach. Wy będziecie mieli swoją sypialnię jakąś genialną. Graszka ciągle chodzi i wcina. Dostała gastrofazy. No i co zrobimy? Nic nie zrobimy. Maciek nasz. Rzemieślnik. Cecil stał się celem Lis Rudy. O, ciekawe. Poluje na zając. Już nie. To jest właśnie jeden z modów, który mam zainstalowany. Jeżeli jakieś zwierzę będzie aktualnie chciało zjeść jedno z naszych zwierząt, albo nawet naszego kolonistę, dostaniemy o tym ostrzeżenie. Bo wydaje mi się, że w normalnym życiu widzimy, co się wokół nas dzieje i widzimy, że jakiś warg idzie centralnie na nas, szczerze zęby i chce nas zabić. Cecil, co ty ciągle wychodzisz stąd? Pies jest beznadziejny, dostaliśmy Yorka. Może w realu Yorki są fajne, ale w remote Yorki to są bezużyteczne psy. Możemy go nauczyć na przykład bicia się z innymi, tylko że on jest Yorkiem, czyli i tak będzie miał bardzo mały wpływ na walkę jakąkolwiek. Chyba nie mogą stąd tego przenieść, tak mi się wydaje. O! Grupa piraci z Terrorisma Gang, coś tam pojawiła się niedaleko. Ostrze z metalu masz. Nic nie zrobią. Cecil! Cecil, chodź do środka bazy. Żeby cię pirat, Mija, nie zabiła. O nie, no ten Cecil to jest straszny. Jesteś możesz chodzić tylko w tym obszarze. Proszę, tylko tu się możesz poruszać. Ziomek! Albo jeszcze zanim zapomnę. Nie możesz jeść posiłków, tylko jeść surowe jedzenie. Cecil, chodź stąd! Dobrze, wraca. No a nasi koloniści idą bronić bazy. Czy ty przejdziesz przez pułapki, czy umrzesz? Raz, dwa, trzy. No ho, proszę bardzo. Jesteś nieprzytomna. Jesteś niezdolna do niczego. Fajnie, możesz wszystko robić. Jesteś awanturnikiem. Lubisz walczyć w zwarciu. Jesteś nudystką. O, proszę bardzo. Mizogin. Nie przepada za kobietami i raczej im nie ufa. Znowu kolejna osoba, która nie będzie lubiła połowy kolonii. Ale nic, ty jesteś genialna, jesteś dobra z uprawy, jesteś dobra z gotowania, jesteś dobra, jeżeli chodzi o zwierzęta. Rzemieślnictwa się szybko nauczysz, bo jesteś tym zapasjonowana. Budowania też, ja cię chcę. To jest... Już zajmuje się budownictwo, krantka wentylacyjna, dobrze. Śmierć za 7 godzin. Jesteś uzależniona od zioła. Damy z tym radę. To jest jednak cela więzienna. Grześku, weź do niewoli Mile.
Fakt, nie możemy wziąć tego ostrza z metalu, bo pułapka jest uruchomiona. Może na razie jej nie będziemy uzbrajali. Wyleczcie ją. Leczy Mila, świetnie. Nie masz lewego oka, jest przebite na wylot. Nie masz lewej ręki również, o Jezu. Średnia jesteś nagle. Ale i tak cię chcę, i tak cię chcę. Zrobimy ci jakąś po prostu protezę. Rzesiek, zajmij się transportem tego. I teraz można tą pułapkę już uzbroić. Mamy kolonickę uzależnioną od zioła, bez oka, bez ręki. Powiem wam, że to nie jest jakaś dobra kolonistka, ale no mówię, no szkoda jej nie brać, bo jest naprawdę dobra, jeżeli chodzi o jej statystyki. To jest event, który pozwala nam uciec z planety. Musielibyśmy przemieścić się na drugą część tak naprawdę globu, aby dojść do statku, który nas wyniesie z planety, no i dzięki temu kończymy grę. Ja się tym na razie zajmować nie będę, to nas nie interesuje. Co tu się dzieje? Jakieś zwierzę zjadło inne pewnie. Ile tu metalu mamy do zgarnienia w ogóle? 450 sztuk metalu, to nie jest wcale tak mało. A tu nie mamy miejsca już na jedzenie, bo mamy zbiory ziemniaków zakończone. Bardzo fajnie, niewielkie ryzyko załamania. Grzesiek, tobie będzie dobrze, zaraz wstaniesz sobie w nocy, będziesz sobie po nocy chodził i się lepiej czuł. Jeżeli chodzi o waszą dwójkę, Grażyna, o Jezu, ty czym prędzej musisz mieć swoją własną sypialnię. Jak na razie Grażyna się dobrze czuje, ponieważ ma plus 40 bonusu z katarzis. Miała wcześniej problemy. To ją oczyściło, to jedzenie. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. To jedzenie ją oczyściło. I czuję się naprawdę genialnie. Przerwany sen, znieważona zostałaś, serio? Jak wy się nie lubicie? Jaka to jest tragiczna kolonia. Nikt się nie lubi. Masz straszne baraki, ale już masz przez swoją sypialnię. Proszę bardzo. Maćka, łóżko przeniesiemy jakoś w takie miejsce, żeby była najmniejsza szansa, że Grzesiek go obudzi. Grzesiek zazwyczaj będzie prawdopodobnie chodził tędy. Także mam nadzieję, że to jest wystarczająco daleko, aby nie obudzić Maćka. Jak się czujesz, Mila? Pogadajmy z tobą. Postaramy się ciebie zarekrutować. Jesteś wyleczona, możesz się już poruszać, bardzo fajnie. No i to uzależnienie od zioła mi się nie podoba. Postaramy się, abyś się oduzależniła, ale przez ten czas będziesz się bardzo źle czuła, póki tego zioła jarać nie będziesz. Mamy pierwszy wrzeździeśnik. I pierwszy wrzeździeśnik to ostatni dzień, w którym możemy uprawiać nasze rośliny, co mi się nie podoba. Ale możemy zrobić lampę słoneczną. Tu zrobimy lampę słoneczną, zaraz wam powiem, o co chodzi. Lampa słoneczna, no możecie się domyślić, o co chodzi. Zapala się i pozwala rosnąć roślinom, nawet gdy są zadaszone. I dokładnie to zrobimy, czyli stworzymy ściany wokół tego pola uprawnego. Tu zrobimy wejście. Lampa powinna cały czas działać, będzie rozświetlała pomieszczenie, ziemniaki będą rosły. Muszę mieć tylko jeszcze tutaj dodatnią temperaturę, dlatego zostawiłem tutaj dwie kratki. I te dwie kratki to kratki na grzejniki. Wydaje mi się, że na razie jeden wystarczy bez problemów. Zrobimy drzwi drewniane na szybkie wejście i oczywiście podłączymy nasze grzejniki i lampę przewodem. I uwierzcie mi, ta lampa zżera 2900 watów. Ja pierdzielę, no to jest kosmiczna ilość prądu. Ach, muszę to rozebrać, żeby ogarnąć tą ścianę. No nic, damy radę. Zróbmy może
Kolejną sypialnię od tej ściany do końcowej jest 7x7, także od tej ściany do końcowej również będzie 7x7. Już powinniśmy mieć tą sypialnię gotową. Tu zrobimy korytarz i wejście przy tej kratce. Chyba tak. Mam nadzieję, że tak będzie działało. Koniecznie musimy mieć kolejną osobę. Nawet jak ona nie ma tego oka, oko wybite czy tam przebite na wylot nie sprawia, że jest zła, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, sprzątanie, może przenosić nadal rzeczy. Uprawą się może zająć, to jest rzecz, która raczej nam jest jakoś specjalnie też niepotrzebna, może sobie chodzić i uprawiać samemu rzeczy, gotować może, to zajmie jej więcej czasu, no bo nie ma tego oka, ale nadal będzie przydatna. O Jezu, jeszcze ona lewej ręki nie ma. Jej zdolności manualne są na poziomie 50%, wzrok na poziomie 50%. Jeżeli spojrzymy sobie na kuchenkę elektryczną, nie, na kuchenkę, na tą milę, możemy wejść w jej statystyki i zobacz tutaj, szybkość pracy ogólnie to 64%. Pracuje prawie dwa razy wolniej od każdego innego kolonisty. Tutaj macie szczegółowe informacje, dlaczego tak się dzieje. I tu powinna być szybkość gotowania, ćwiartowania, to chyba o to chodzi. Ważenia, wykuwania, no szybkość czegokolwiek to jest 1/4. Także ona będzie 4 razy dłużej te posiłki robiła, ale zawsze je będzie robiła, zawsze to jest jeden kolonista więcej. Mila, w ogóle jak można nazwać milę? Ale Mila to jest takie chyba imię po polsku, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Mila. Mila. Nie wiem, czy córka Gizy się nie nazywa Mila. Także zostawimy Mila, akurat nie będziemy zmieniać imion. Duże ryzyko załamania, Grzesiek. Ujesu. Chodź stąd. Czy mogę ci kazać się bawić? Chyba nie. Ale ważne jest to, że za momencik pójdziesz sobie spać. Nocny Marek dzień, dokładnie. Idziesz spać, już ci się nic nie stanie. Proszę bardzo, jedli nasi koloniści tutaj. To pomieszczenie nie dość, że jest barakami, teraz jest również jadalnią, gdy nasi koloniści w nim jedzą, mają. No, przed chwilą był tutaj bonus, że przyzwoita sypialnia. O, przyzwoita jadalnia. Boże, sypialnia, co ja gadam. Ile nagrywamy w ogóle? 27 minut. Dobra, jeszcze możemy z 10 minut tak ponagrywać, bardzo fajnie. I dobrze, że zaltabowałem, bo często w Remold jak się alt-tabuje, to zaczyna muzyka grać. A ja nie lubię, jak w Remold nie ma muzyki. Poluję na Cecil. To mi się nie podoba. Trzeba się zająć tym lisem. No, powiem wam, że poszło lepiej niż myślałem. Nic nie musieliśmy tutaj robić. Maciek, przekonaj Milę. 8 szans na zarekrutowanie, no nic nie udało się. A my za momencik będziemy mogli uprawiać nasze ziemniaczki. Ziemniaki to w ogóle bardzo fajne rośliny, bo... Dobra, nie ogarnąłem na początku, właśnie zastanawiam, o co chodzi. Zepsuje się za 13 dni. Myślałem, że za 3 dni mają się zepsuć, co by było dziwne. Ale ziemniaki są bardzo fajne, bo możemy je zgarnąć. Nie musimy ich trzymać koniecznie w lodówce, w temperaturze minusowej, byleby były zadaszone. I one się szybko nie zepsują. Z 2-3 sezony mamy bez problemu, aby te ziemniaki sobie zjeść. Dobra, jak na razie to pole uprawne kasuje. To możemy wyłączyć, niepotrzebne nam to jest. To pole uprawne załączymy dopiero w momencie, gdy będziemy mieli wystarczającą ilość prądu, aby to w ogóle być w stanie zasilić. W tym momencie zdecydowanie bardziej interesuje mnie zrobienie kolejnej sypialni. Ja koniecznie muszę mieć tą sypialnię. Co? Widzieliście to serduszko? Odrzucony przez Grażynę. Czy to będzie całe życie źle? Bo zarywasz do Grażyny, która nie lubi facetów. Ona jest mizandryczką, człowieku. Ona nie lubi mężczyzn. Nigdy z tego nie będzie. Mila, będziesz z kobietą włóczęgą, która jest bez ręki i bez oka, ale cię będzie chociaż kochała. Zespół odstawienny od zioła. Naprawdę chciałabym zapalić. No nie. Jest uzależniona i przez następne jakieś 15 dni, tak mi się wydaje, że to jest taki chyba okres. Jezu, Grzesiu. Która jest godzina?
Czwarta. Grześ, idź się pobaw. O czym mówiłem? Przez jakieś 15 dni ten zespół odstawienny będzie na nią działał, czyli będzie miała minus 20 non-stop, każdego dnia, dzień i noc do swojego nastroju. To jest przeogromny minus, bardzo mi się to nie podoba. Natomiast po tych 15 dniach będzie już bez problemu dobrze, będzie mogła sobie chodzić, nigdy nie zajara i będzie się z tym czuła no bardzo dobrze. O to nam chodzi. Gdzie tu mamy w ogóle miejsce na kolejne jakieś sypialnie? Wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli z dwie zrobić. Tu jeszcze z jedna nam się max zmieści, ale chyba lepiej zrobić przejście. Zrobić jedną małą, tu długą. Tu kolejną. Nie lubię nigdy niszczyć tych zewnętrznych ścian, ponieważ wydaje mi się, że gdy niszczę te zewnętrzne ściany, gdy jacyś przeciwnicy nas zaczynają atakować, oni zdecydowanie częściej fokusują ściany, które wybudowaliśmy, od tych neutralnie występujących. Także jakbyśmy tutaj mieli na przykład przejście z naszych ścian, to wydaje mi się, że będą mieli większy priorytet, aby tędy zaatakować i te ściany po prostu rozwalić. No, zróbmy tutaj ten kawałek ściany specjalnie dla Grażynki, która ma okropną sypialnię, ale własną. Okropna sypialnia, minus 4. Jezu, ty jesteś okropna. Sama jesteś okropna, zróbmy ci wygładzoną podłogę. Ta też jest okropna cela więzienna. Przecież tu wszystko jest. Ale to jest bida. Duże ryzyko załamania. Grzesiek, nie, Grzesiekowi zaraz będzie dobrze. Mimo, że jest odrzucony przez Grażynę i był cały czas w bardzo brzydkim otoczeniu. Wydaje mi się, że zdecydowanie za szybko to rozgrywam. No i tak jak mówiłem, to jest przeogromny minus zaczynania kolonii w środku góry. Przeogromny minus. Natomiast bardzo fajnie, że jesteś bardzo szczęśliwy, to mi się podoba. Mimo wszystko i tak wydaje mi się, że to się po prostu opłaci po czasie. Jest godzina 22, także o godzinie 23 i 22 masz czas na relaks, Grzesiu. Grzesiu, masz czas na relaks. A, ty masz max radość. Jesteś bardzo szczęśliwy, zapomniałem. To idź stąd na chwilę. O, niech Maciuś ci wysprząta. Maciek, sprzątaj, proszę cię. Jak wszystko mu tutaj wysprząta, możliwe, że będzie tutaj troszkę ładniej. Grzesiek nie będzie się aż tak źle czuł, że tu jest tak brzydko. Proszę bardzo, piękno, piękno już wzrosło. Grażyna, jak się czujesz? Musiała odrzucić Grześka. Masz nadal okropną sypialnię. Przecież ona jest naprawdę fajna. No, masz wygładzoną, ładną podłogę. Jest całkiem spora, nigdy tak dużych sypialni nie lubię. A, jest okropna, bo jest tu jest brud. Wyczyść sobie sama ten brud. Proszę bardzo, no sypialnia jest przyzwoita. Przyzwoitą masz sypialnię. Powinnaś się teraz dobrze z tym czuć. Maciek ma genialną sypialnię. Ma imponujące baraki, będzie miał imponującą sypialnię, jak się stąd wyprowadzi Grzesiek. Albo ktokolwiek inny, ale wydaje mi się, że Grzesiek weźmie sobie tą sypialnię numer 2. To zróbmy tutaj nasze ściany. No i super. Wytransportuj najpierw to. Ile nagrywamy? 33 minuty, jeszcze 5 minutek można. Ale dzisiaj się nic nie wydarzyło praktycznie. Ciągle tylko to sypialnie robimy, ale w końcu oczywiście już będziemy mieli je gotowe. A od momentu, jak te sypialnie już będziemy posiadali, uwierzcie mi, będzie szło zdecydowanie lepiej. No nie! Nie! Nastrój kolonistów będzie gorszy. On już jest straszny. Psychiczne brzęczenie średnie. Minus 15. Fuck. Będzie im bardzo źle za momencik. Dobra, harmonogram. Wszyscy się bawcie o godzinie. O. O tych 3 godzinach się bawcie. Znaczy wszyscy, nie tylko ty. Jak na razie, jeżeli chodzi o nastrój kolonistów, to jest strasznie. No dodatek jeszcze, jeżeli uda nam się Mile zrekrutować, będzie jeszcze gorzej.
Bo ona ma minus 20 od tego, że uzależniała się od działa. Wydaje mi się, że na razie będę chyba pozwalał te 3 jointy jarać raz na jakiś czas, tylko po to, żebyśmy mieli jakkolwiek szansę na przetrwanie. Jak ona jeszcze nam zacznie wariować, to będzie naprawdę strasznie. Dobra, meble, zajmiemy się tymi łóżkami. Mamy dużo drewna. Stać nas na zrobienie dużej ilości łóżek. Zwykłe, proszę bardzo, już lepiej. Dobre łóżko, super. Bardzo dobre łóżko, o to chodzi. Maćku, nie rób łóżek. A nie, ty je... demontujesz, to mi się podoba. Dobre, dobre, ale super. Podoba mi się. Bardzo dobre łóżko. Wydaje mi się, że pójdzie dla Grześka, bo go najbardziej jak na razie lubię. Jest naszym najprzydatniejszym kolonistą. Także tu będziesz miał swoją sypialnię, Grzesiek. To łóżko demontujemy. Grażynka będziesz miała zaraz nowe. To na razie zostawiamy. To również zdemontujemy i Maćkowi również damy nowe łóżko. Tak więc, tak jak mówiłem, tutaj będzie sypialnia Grażyny, tu będzie sypialnia Grześka. Jedna osoba bezczynna, no tego nie możemy tak zostawić. Podłogi wygładzimy w kolejnej sypialni, żeby te sypialnie miały wyższy poziom, że tak powiem. I możemy w końcu zająć się innymi rzeczami, takimi troszkę mniej przydatnymi, ale nadal fajnymi. Zróbmy tą maszynę do szycia, tak jak mówimy, zajmiemy się produkcją ciuchów. I najbardziej mnie interesuje jak na razie to nakrycie głowy. I pierwszym nakryciem głowy, które zrobimy, to najprawdopodobniej zrobiłem tutaj zestaw do szycia. Zestaw do szycia, a nie maszynę do szycia. To źle, to ja chciałem maszynę do szycia tutaj postawić. Będziemy robić hełmy kowbojskie. Hełmy kowbojskie są o tyle fajne, że nie dość, że bronią naprawdę dobrze przed atakami przeciwników, dają troszkę obrony. Z lepszych materiałów to już w ogóle są genialne. Oprócz tego imponujący pokój rekreacyjny, imponująca jadalnia, o to chodzi, super. Oprócz tego, o jakiś lag, chyba ktoś nas atakuje. A nie, to ja spauzowałem grę. Oprócz tego będą dodawały plus do rozmowy. Jak będą ze sobą rozmawiali, nosząc kapelusze kowbojskie, poziom ich zadowolenia będzie rósł szybciej. Przeprowadźmy tutaj przewód elektryczny i zajmijmy się naszym jedzeniem. Czyli musimy zrobić zdecydowanie więcej baterii i zdecydowanie więcej paneli słonecznych. Panele słoneczne to na początku gry prawdopodobnie nasze najlepsze źródło prądu. No spójrzcie na to, turbina strasznie dużo zajmuje. O Jezu, ja ją jeszcze zablokowałem, jestem głupi. Ta turbina w ogóle nie działa praktycznie. No zaraz ją będziemy likwidować. Zrobimy tutaj parę paneli słonecznych. Albo tutaj, bo są lepiej ukryte. No i fajnie było to, byłoby to mile zarekrutować. Badania. Gdzie się produkuje? Produkuje. Gdzie się wymyśla? Jak się nazywa? Protezy. Produkcja leków. Produkcja narkotyków. Nie, nie, nie. Nie widzę protez. Naprawdę, nie widzę żadnej możliwości na produkcję protezy. A chyba takie rzeczy powinny być. Na przykład drewnianą nogę moglibyśmy zrobić. Miejsce pracy. Nie ma nic takiego. Możliwe, że ja zawsze grałem na tej modyfikacji, która dawała protezy różnej jakości i po prostu... w normalnej grze takich opcji nie ma. Ale wydaje mi się, że były. No bo serio, bez nawet zrobienia drewnianej nogi jest mega słabo. Kowalstwo, browarnictwo. Nie no, jestem ślepy chyba po prostu, albo tego serio nie ma. No nic. Ja wam jak na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wiem, że się dużo nie działo, bo kopiemy w górze i kopiemy i kopiemy i kopiemy. Ale już mamy nasze pierwsze sypialnie. Jeszcze jedną tylko zrobimy i będziemy mieli wszystko z głowy. Zaczniemy rozwijać zdecydowanie bardziej naszą kolonię. Ja wam dziękuję za oglądanie.
Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Trzymajcie się i cześć!